Witam wszystkich w mojej pierwszej serii Let's Play. Grą, którą za chwilę weźmiemy na tacę, będzie Risen. Risen to dzieło znanych już nam deweloperów tworzących pierwsze trzy części Gothica, więc myślę, że ta gra wam przypadnie do gustu, jeżeli lubiliście tę grę Gothic. No więc zapraszam do oglądania. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Tak, i co się pewnie okazuje, że przeżyliśmy tą katastrofę. Tak. No więc jak mamy pierwszą misję, mamy poszukać ludzi, którzy przeżyli tą katastrofę. O, tam jest koleżanka. Później do niej pójdziemy. Niech sobie to ciało na razie leży. Omulak. Room. Co to było? Złota moneta. Grogy. Nie gra wygląda na taki gotikowy styl. O! Autozapis. Tutaj mogę powiedzieć, że w żadnej części Gothica nie było chyba autozapisu. Przynajmniej z tych pierwszych trzech części. Nie wiem, tak w czwórce było, bo nie pamiętam. No to co tu mamy jeszcze? Omula. O. Maczuka, dobra. She's still breathing. O. Are you okay? Yeah. Zrobiłem jej takie telepatyczne sztuczne oddychanie. Wstałam, jak widzicie. Jestem dobrym sanitariuszem. He sailed us straight into it, and then he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters, and they don't like survivors. We're going to need a weapon.
Do you think you could have a look around? See if the tide washed up something we can use? A club, a branch. Anything is better than nothing, right? I'll stay. Okay. No, dobra. I've got something. Mam tą maczugę przecież. If we need to fight. Are you going to maybe equip it? Bit hard to use if you don't. Take it out of your bag and put it on your back. It'll be easier to get to if you need it. Jakbym miał dziewczyno torbę, to bym ją tą maczugę z niej wyciągnął. Trochę dziwne. Mam torbę. Tak, jestem gotów. I'm ready. Shall we go? No time. Then let's go. Chyba cię, kobieto. I thought I saw something move in the trees. Ej, ale. Get ready. Draw your weapon. Kobieto, powiem ci tak. Zaczekaj. Wait here. Aż jej słów zabrakło. Maczuga. Nie, no co ty, ja nie będę broni wyciągał jak na razie. Exploring musi być. Bam. Ciekawe, czy ja umiem pływać. Nie, ja umiem tylko chodzić w wodzie. Kolego, dałeś mi pochodnie, dzięki. O, widzicie? Jak zawsze mówię, exploring się popłaca. Mamy lepszą broń, taką maczetkę. Nóż myśliwski. Wejdziemy tędy? A? O! Genialny jestem. Tu mamy pierwszy ten. Sparować, dobra. Ja nie będę parował niczego, a może jednak. O ty! What the fuck? Ta. Kurde, co ja zrobiłem teraz? Okej. Okay. Co ten sępnik tutaj robi? Jak tu się biega? Aha, ja już biegam, kumam. Kumam, nie głupie. Spokojnie, dziewczyno, mamy czas. Jeszcze jest druga strona plaży. Idź sobie. No idź. Tu. Mikstura lecznicza zawsze się przyda. Haha! Jebie. Czuję się jak wielki pogrom. Jak wielki pogrom. Czuję się jak pogromca wielkich kurczaków. Nie wielki pogrom. Pogrom. Wystarczy zwykły pogromca. Ale jednak to nie są kurczaki i zaraz mi ten kurczak wpierdzieli. No, psę. Ale chyba mięsko z kurczaka z niego dropi. Tak wygląda przynajmniej. O, tu jest jakaś dróżka. Ja pierdzielę grzyby. Będę jeździć będę grzyby. Oj, przepraszam drzewo. Nie widziałem. Grzyb! Wow, jaki drop. Jeszcze słaba mikstura lecznicza. Jej. Idę stąd, bo tu są jakieś nawiedzone motyle. Chyba nie wiem, czy tu iść, ale wezmę sobie... Co to jest? Cięcie 12, cięcie 10, a tu mam jeszcze to. I mam, mogę wam pokazać, jak mój wojak teraz wygląda. Patrzcie. No patrzcie. Widzicie? Tak wygląda, jak wyciąga broń.
Tak wygląda, jak paruje cios. Yeah. Okej. Palkryt znalazł jakąś jaskinię. Czy to dobrze, czy źle? O, chyba źle, bo tam coś jest. Palkryt, uważaj. Kurwa, co ty zrobiłeś? Przepraszam. Po co to odpaliłem? No i teraz, debilu, to wspierasz. Jaki fail. Ja nic nie widzę. Dwójeczka, to jest mikstura. Trzy? Trzy i kit. Ja pierdziałem. One są wredne, widzicie? Grożą mi czymś. Patelnią. Wredne małe stwory, które mi grożą patykiem. Aha. One sobie tylko skaczą. Kurde, czemu nie mogę wyjąć broni? No jak? O! Tak działa. Ja pierdzielę ich jeszcze. Ten też ma moją maczetę. Ja też sobie poskaczę z wami. Uii. Ja pierdzielę! To jest agresywne plemię małych stópek. Poskaczę z tobą. Jestem przyjazny. What the fuck, man? Jestem przyjazny. A ty co? Idziesz na mnie? Nie? Zbierasz? What the fuck ty? Czym ty mnie rzuciłeś, debilu? Idź mi! Ty idioto, marnujesz room! Matka cię nie kocha, młotkiem mnie rzucasz! Czym mnie teraz rzucisz? Debilu. Ha! Ślepa. Ja pierdzielę, on ma książkę! Nie, to jest zakazane w tym kraju! Ja pierdzielę, sierpem nie chciał zajechać. Oh my gosh! Wredne plemię małych stópek nie chciało zjeść. Dobra, rozpalimy tutaj. O, zobaczymy, co te małe zgredy miały w skrzynce. Wino, pochodnie i 19 złotych monet. Przyda się na pewno. Jak oni mieli tu przytulnie te pajęczyny, to wszystko. Po prostu epic. O. Pytanie, czy mam się bać? Czy nie będzie więcej gnomów z tego plemienia małych stópek? Poskaczmy! Skacz, cioto! Ja jestem przyjazny! O, jest! Wow. Skacz, cioto! Ja też lubię skakać, nie widzisz? Ba. Jole. Bu. Bu. Koniec tego. Nie będziesz skakał w biały dzień. What the fuck? Ja pierdzielę, ty. Gościu, spokój. Spokój. Jezus, spokój nas tylko uratuje, ludzie. Ha. Kolejny! Gnomie ty! Dlaczego? Byłem taki... Skakałem z tobą przed chwilą! A ty mnie sierpem traktujesz! Ja pierdzielę, on sparował moje ciosy! Dobry zawodnik! Nie, po prostu jestem lamą! Ja pierdzielę, jeszcze mnie rozwali!
Wiecie, ja tak mówiłem specjalnie, nie? Teraz ja sobie poskakam nad twoim truchłem, co, miło ci? Miło ci? Rzepeczkę ci zabrałem. Smażone mięsioczko. Maczugę sobie wezmę. Ciekawe, czy macie więcej kolegów. Ty, kolego. Grzyb... Grzyb czego? Grzybmany. Myślałem, że mamy. Grzyby. Są same grzyby. Dobrze. Kufer żeglarza. Weźmiemy z następnego kufra żeglarza, wyciągniemy wszystko. No się gnomy cieszyły. Woda. Śledzik. I teraz, czy Palchryt przeżyje kolejne starcie z innymi stworami? Chyba tak, bo mam jakieś smażone mięsko, rybkę i coś tam jeszcze, czego nie użyję. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze w craftingu. What the fuck? Otworzyć mogę coś? O, otworzyłem. Ja perłę otrzymałem. Nie ma. Pieprzone omulaki. Smałży co? Pusto. Dobra odpowiedź. Pierścień. Dobrze. Sierpę i młotę cię wezmę. Śledź? Ja pierdzielę to śledzie. Wiedziałem, że ryby ci nic nie dają. Jak i w normalnym życiu ryba też ci nic nie daje. Zaopiekuję się tą sakiewką. Co tam mamy na dole? Proszę państwa. Co tam jest? Chyba nic. Chyba jest bezpiecznie. Ale na wszelki wypadek sobie zapiszemy. Okej, what the fuck? No, to tu sobie zapiszmy. Tamten zapis był z poprzedniego filmu, który niestety mi nie wyszedł. Ha. Miły szkielet, który mi podarował swój oręż. Sprawdzamy tak z boczku, czy tu coś nie wyskoczy na nas? Chyba nie. A jednak. Chyba to nas miało zeżreć tutaj, a niestety sobie poszło coś innego zeżreć. Okej. Teraz poskaczę nad twoim truchłem, żeby ci było miło jak goblinom. Zobacz, co tu miałeś. O, fioleczka. Epicka fioleczka. I myślę, że to będzie na dzisiaj koniec. Więc na razie, jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wszystko co chcecie. Nara.